Na tym rysunku widać pewną funkcję okresową i w tym filmie chciałbym, żebyśmy wspólnie określili, jaka jest linia środkowa tej funkcji, czyli taka linia pozioma, poniżej której leży połowa funkcji i powyżej której również leży połowa funkcji. Potem wyznaczymy amplitudę tej funkcji, czyli określimy, jak bardzo wartości funkcji różnią się od wartości środkowej, na jaką największą odległość wartości funkcji odbiegają w górę i na jaką w dół. Obydwie te wartości powinny być w tym przypadku takie same. Wartość środkowa, albo średnia, leży w połowie odległości pomiędzy maksimum i minimum. I na koniec określimy, jaki jest okres tej funkcji. Okres, czyli wartość, o którą musimy się przemieścić w kierunku x, żeby znaleźć się w tym samym miejscu cyklu funkcji okresowej, w tym samym miejscu całego okresu. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu teraz i zastanowienia się nad tymi trzema sprawami. No to po kolei. Linia środkowa. Można to zrobić w ten sposób, że sprawdzamy, jak wysoko sięga wykres funkcji. Widać na wykresie, że największa wartość funkcji to y równe 4. Maksymalna wartość pojawia się regularnie. Jak regularnie, to się okaże za chwilę, kiedy wyznaczymy okres funkcji. Do jakiej najniższej wartości sięga wykres funkcji? W stronę ujemną wykres najdalej sięga do wartości y równe minus 2. Gdzie leży? Połowa wartości pomiędzy 4 i minus 2. Na tym wykresie widać to na oko, ale możecie to również obliczyć, wyznaczając średnią z liczb 4 i minus 2. Czyli linia środkowa to prosta o równaniu y równe 4 dodać minus 2 podzielone przez 2. Jest to dosłownie średnia arytmetyczna z liczb 4 i minus 2 i to się równa 1. Prosta y równe 1 to linia środkowa. Możemy ją narysować na tym wykresie i widać, że połowa wykresu funkcji leży nad prostą i połowa wykresu funkcji leży poniżej prostej. To jest linia środkowa. Druga sprawa, amplituda. Amplituda to maksymalne wychylenie z położenia równowagi w dowolną stronę. Chociaż jest to raczej mechaniczna definicja, czysto matematycznie możemy powiedzieć, że jest to największa wartość, o jaką funkcja różni się od linii środkowej. Czyli w tym przypadku od wartości średniej. I różnica ta dotyczy zarówno kierunku w górę, jak i w dół, w stronę dodatnią i w stronę ujemną. Wychylenia będą takie same, w górę i w dół. Szukamy punktu maksimum i sprawdzamy, jak wysoko leży nad linią środkową. Jak długi jest ten odcinek. Od y równe 1 do y równe 4 amplituda wynosi 3. Albo odwrotnie, punkt maksimum. O wartości y równe 4 minus średnia o wartości y równe 1, to się równa amplituda wynosi 3. I tak samo wartości funkcji zachowują się w stronę ujemną, czyli w dół od wartości średniej, czyli na przykład stąd dotąd 1 odjąć 3 równa się minus 2, czyli amplituda wynosi 3, od wartości średniej do wartości największej i w dół od wartości średniej do wartości najmniejszej, też 3. I ostatnia sprawa, okres. Żeby wyznaczyć okres, możemy znaleźć jakiś charakterystyczny punkt na krzywej. W tym przypadku może to być na przykład przecięcie wykresu funkcji z prostą y równa się 1. Najlepiej też tak, żeby łatwo było odczytać współrzędne tego punktu. W tym przypadku współrzędne to minus 2 i 1. I zaczynając od tego punktu przemieszczamy się wzdłuż krzywej tak długo, aż trafimy na punkt o takiej samej wartości współrzędnej y. Jednocześnie punkt, którego otoczenie będzie takie samo, tak żebyśmy przemieszczali się w tym samym kierunku. Inaczej mówiąc, szukamy takiego samego miejsca na krzywej, ale przesuniętego w prawo względem punktu startowego. No to podróżujemy wzdłuż krzywej. Wartość współrzędnej x rośnie. No i tutaj możemy powiedzieć, że przemieściliśmy się o jeden cykl wzdłuż linii, bo wartość współrzędnej y tego punktu wynosi 1, tak jak dla punktu początkowego. Ale to nieprawda. Cykl się tutaj nie zakończył, bo w tym punkcie przemieszczamy się w górę. Wraz ze zwiększeniem wartości współrzędnej x zwiększa się również wartość współrzędnej y, a w tym punkcie przemieszczamy się w dół. Wraz ze zwiększeniem się wartości współrzędnej x wartość współrzędnej y zmniejsza się. Tutaj nachylenie krzywej jest dodatnie, a tutaj nachylenie krzywej jest ujemne. Te dwa punkty. To nie są te same punkty cyklu. Musimy znaleźć taki punkt, którego współrzędna y znowu będzie równała się 1, czyli wykres znowu będzie przechodzić przez wartość średnią, ale współczynnik nachylenia musi mieć taką samą wartość jak w punkcie startowym. No to przemieszczamy się dalej wzdłuż krzywej i docieramy tutaj. I teraz możemy powiedzieć, że jest to pełny cykl. Zmiana wartości współrzędnej x potrzebna do zakreślenia pełnego cyklu, czyli długość tego odcinka, to okres. Od wartości minus 2 do wartości 0 przemieściliśmy się w kierunku x o 2. Wartość okresu wynosi 2. I ponieważ jest to funkcja okresowa, to możemy zrobić to jeszcze raz. Wyznaczanie okresu można zacząć w dowolnym punkcie krzywej, ale zróbmy to jeszcze raz od wartości średniej, od przecięcia z prostą y równe 1. I znowu wracamy do współrzędnej y równe 1, ale to nie jest koniec cyklu, bo przemieszczamy się w dół, czyli inaczej niż w punkcie startowym i trafiamy na ten sam punkt w obrębie cyklu, punkt, w którym y równa się 1 i w którym nachylenie krzywej jest takie samo jak w punkcie startowym. I znowu od miejsca, w którym rozpoczęliśmy, do punktu końcowego zmiana w kierunku x wynosi 2.